Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu Vlogmasu. Jest to ostatni Vlogmas, w którym się widzimy. Będzie on oczywiście z dwóch dni. Dzisiaj mamy 23 grudnia, a to oznacza, że od Wigilii dzieli nas już tylko jeden dzień. Już jutro spotkamy się wspólnie przy stole z rodziną. Będziemy mogli porozmawiać, powspominać, spędzić ten czas razem. Oczywiście ci, którzy zdecydowali się spędzić święta razem, bo na pewno są wśród nas też tacy, którzy niestety z powodu szalejącej pandemii będą je spędzać samotnie, ale mam nadzieję, że nawet w takim przypadku uda Wam się połączyć z najbliższymi. Ja strasznie się cieszę na te święta, bo jak pomyślę, jak spędzałam poprzednie święta rok temu, to no to są właśnie takie święta, jakie w tym roku spędzi wiele osób, to ja to miałam rok temu. To znaczy, dokładnie na święta, chyba 22 grudnia odbywałam swój lot do Lizbony i po tym locie miałam idealnie na święta 3 dni wolnego, czyli 24, 25 i 26. I w głowie już miałam cudowny plan, jak po prostu wsiądę w samolot, przylecę na 3 dni do domu, spędzę święta z najbliższymi i szybko wrócę na kolejny lot. Niestety coś mnie rozłożyło i to rozłożyło mnie tak okrutnie, że przez 3 dni, idealnie właśnie te świąteczne, ja nie byłam w stanie podnieść się z łóżka, nie byłam w stanie wstać, zrobić sobie herbaty, więc miałam tylko butelki wody przy łóżku i przez 3 dni piłam tylko wodę. Teraz jak szalała się pandemia na początku tego roku, to te wszystkie objawy właśnie wskazują na to, że to mógł być koronawirus albo jakaś po prostu bardzo silna grypa. Natomiast pod koniec grudnia jeszcze no, nikt tak naprawdę o tym nie słyszał, ten wirus dopiero się pojawiał w Chinach, więc nie miałam żadnego testu, nikt nie postawił mi żadnej diagnozy. No ale jako, że latałam z ludźmi z różnych części świata, również z Chin, to myślę, że jest to prawdopodobne, że właśnie był to koronawirus. No natomiast teraz już nigdy się nie dowiem, bo nawet jeżeli miałam przeciwciała, to od roku już na pewno ich nie mam. No cóż, będę żyć w niewiedzy przez resztę życia. Ale właśnie bardzo się cieszę, że te święta mam szansę spędzić z rodzicami, bo no tak jak mówię, święta rok temu to były chyba najgorsze święta w moim życiu, ale już nie myślmy o tym. Rozpoczynając ten vlog, chciałabym od razu otworzyć kalendarz, bo ja później zapominam to zrobić. Na początku, wiecie, byłam taka podekscytowana, że kurczę, co będzie w następnym okienku, a z czasem ta ekscytacja gdzieś tam jednak troszkę spada. Tak więc otwieramy dzisiaj 23, 23 jest tutaj na dole. I tutaj mamy takie lusterko do torebki. Szkoda, że ogólnie lusterko fajnie, ale szkoda, że ono nie jest takie zamykane, bo jak ja wrzucę takie lusterko do torebki, to ono albo się za chwilę potłucze, albo pobrudzi, także no mam pewne tutaj uwagi co do tego lusterka właśnie, no byłoby zdecydowanie lepiej, gdyby było zamykane, no ale i tak sobie do torebki wrzucę, zobaczymy jak długo przetrwa. Także to było w okienku numer 23. Dalej nie było bronzera, dalej czekam na bronzer. Mam nadzieję, że będzie może jutro, a może w tej wielkiej palecie na 25. To tyle na dzisiaj. Ja idę się ogarnąć i jeszcze załatwić parę rzeczy i spróbować zmontować tego vloga, znaczy tego poprzedniego, bo on jeszcze nie jest zmontowany. Bo dzisiaj od rana coś robię, od rana sprzątałam łazienkę, trochę kuchnię, także... no jeszcze nie miałam chwili, żeby usiąść, a na 17 idę do pracy, tak więc no jeszcze mam chwilę czasu, żeby to wszystko poogarniać. Mam nadzieję, że mi się uda i mam nadzieję, że ten vlog pojawi się dzisiaj jeszcze przed moją pracą, także trzymajcie kciuki, żeby się udało. Do zobaczenia później. Jeszcze tylko na szybko, póki pamiętam, bo chciałam się poskarżyć odnośnie do okładki tej książki. Jest to wydawnictwo Charakter i wydawnictwo Charakter generalnie wydaje swoje książki przepięknie. I nawet wzięłam tutaj z półki dwa przykłady. Na przykład mamy tutaj Depesze, no jest to cudowna okładka i taki materiał, znaczy ta okładka jest tak jakby z materiału trochę, wiecie, ona nie jest taka śliska, tylko tak jakby to było rzeczywiście z jakiegoś materiału. I to samo mamy w przypadku Rzeczy, których nie wyrzuciłem, Marcina Wichy, również piękna, minimalistyczna okładka, ta sama faktura. No a tutaj... No co to jest? Błagam Was, tak mi się ta okładka nie podoba. To znaczy być może kryje się za nią jakaś geneza, jeżeli tak, to koniecznie, jeżeli wiecie o tym, to koniecznie dajcie mi znać. Ale no, po pierwsze te kolory, ten taki brzydki różowy, nie chcę powiedzieć brzydko. No i w ogóle ta kobieta właśnie tutaj zamaskowana taką różową maską, no nie, no strasznie mi się to nie podoba, naprawdę. Uważam, że ta okładka to jest straszny niewypał. I nawet bym na to być może nie zwróciła aż takiej uwagi, ale jest to wydawnictwo Charakter, wydawnictwo, które naprawdę przepięknie wydaje książki. Nie wiem, co tutaj poszło nie tak, ale no coś zdecydowanie poszło nie tak.
Dzień dobry kochani, ja się łączę z wami jeszcze dosłownie na chwilę przed Wigilią. Już jestem prawie gotowa, żeby właśnie iść do rodziców, ponieważ właśnie u rodziców spędzamy Wigilię. Ale zanim to chciałabym otworzyć kalendarz. Dzisiaj mamy 24 i pomyślałam, że po prostu, żeby nie przegapić tego 25, bo to jest ostatni dzień vlogmasa, to jutro rano, jak będę montować tego vlogmasa z wczoraj i dzisiaj, to po prostu dogram moment, jak otwieram to okienko. Mam nadzieję, że takie rozwiązanie będzie w porządku. A dzisiaj mamy 24, tak więc otwieramy. I kolejny pędzelek. Tym razem taki płaski. W sumie tak teraz myślę i szczerze mówiąc, to ja nie wiem, do czego on jest. Także jeżeli wiecie, do czego użyć tego pędzelka, myślałam przez chwilę, że może na przykład do rozświetlacza, ale no nie za bardzo, już prędzej chyba do podkładu. Jeżeli wiecie, to koniecznie dajcie znać. Także taki szybki przerywnik, taki szybki klip właśnie tylko z otwarciem kalendarza. Ja się zbieram, jeszcze raz życzę wam wesołych, zdrowych, spokojnych świąt. Albo po prostu miłego dnia, jeżeli spędzacie ten dzień tak jak każdy inny dzień w roku. Składałam już życzenia w poprzednim klipie, no tutaj już nie chcę się rozwodzić na ten temat, ponieważ ten film i tak pójdzie dopiero w pierwszy dzień świąt prawdopodobnie, więc już będzie trochę za późno, ale wiecie, że życzę wam wszystkiego co najlepsze. A zanim prezenty świąteczne, to jeszcze jeden prezent, który zrobiłam sama sobie, czyli Cień i Kość, czyli Bardugo. W związku z tym, że wychodzi niedługo serial, chciałabym przeczytać tę trylogię. To znaczy, ona chodzi za mną już od bardzo dawna, a ten serial jest tylko takim dodatkowym motywatorem. I w świecie książki, świat książki, była promocja, ta książka była dostępna chyba za 15 zł. To jest w ogóle ciekawe, bo Krzysiek chciał mi kupić właśnie całą tę trylogię na Mikołaja, i okazało się, że ta książka jest wyprzedana, więc na początku grudnia w ogóle jej nie było, a teraz chyba musieli zrobić jakiś dodruk, albo nie wiem, może on po prostu źle szukał. Ale no nie wiem, wydaje mi się, że jeszcze do niedawna ta książka była ciężko dostępna, a tutaj proszę, za 15 zł. Także mam i będę czytać. A co my tutaj dzisiaj mamy za czekoladkę? Dzisiaj 24, więc mamy tą największą, ale jeszcze mamy wczorajszą, 23 tutaj. Gdzie się ją... otwieram, tutaj ją otwieram. I teraz ta na środku największa, na którą czekaliśmy cały grudzień. Kolejneczka. Ostatni. 24 jest tu, a 23 jest tu. Dobra, nie ważne, że ostatnie dwa. Nie wiem, bo nie widzę. Nie, się nie chce zakusować. A krem pod oczy. Co jest ostatnie? Nawilżający żel, krem. Już po Wigilii, objedzeni, pierożki zjedzone, także super. Chciałam wam pokazać prezenty, które dostałam, bo oczywiście dostałam bardzo dużo prezentów książkowych, ale stwierdziłam, że zaraz po świętach pojawi się book haul, tak więc nie będę wam zdradzać wszystkiego, ale jedną książkę chciałam wam pokazać, bo jest cudowna. I jest to ilustrowane wydanie Harry'ego Pottera i Czary Ognia. Ja mam pierwsze trzy tomy też w tym wydaniu właśnie, no a czwartego jeszcze nie miałam i właśnie dostałam od Mikołaja pod choinkę. Jeszcze nie miałam nawet okazji przejrzeć, także tylko tutaj zaglądam, co jest pod obwolutą, bo zawsze są ładne te ilustracje pod obwolutą. Ale samych ilustracji jeszcze nie przeglądałam w książce. Tak na pierwszy rzut oka, wydaje mi się, że ogólnie w tej części jest dużo mniej ilustracji niż poprzednich, co ma sens, bo jednak jest to jedna z najgrubszych części i chyba druga najgrubsza zaraz po piątej, po Zakonie Feniksa, więc no musieli jakoś ten tekst upchać, a z ilustracjami po prostu byłoby tego no bardzo, bardzo dużo, tak więc tak mi się wydaje, ale jeszcze nie przeglądałam, także jeszcze nie widziałam swoich ulubionych, nie wybrałam swoich ulubionych, ale bardzo się cieszę z tej książki, naprawdę bardzo mi się, zresztą ze wszystkich książek, które tutaj mam, bardzo się cieszę. A ja tak jak mówię, pokażę wam je w book haulu, ja w ogóle jestem już w piżamce mojej świątecznej. A jeszcze co wam chciałam pokazać, uwaga, uwaga, cynamonowa Yankee Candle, Cinnamon Stick.
Ja wcześniej nie widziałam tego zapachu, nie wąchałam, ale na sucho pachnie naprawdę bardzo ładnie, bardzo cynamonowo i myślę, że to jest właśnie podobny zapach do Red Apple Reef, bardzo, bardzo podobny. Tylko bardziej się przebija cynamon, także myślę, że po rozpaleniu będzie pachniał bardzo ładnie. Dzisiaj już nie będę rozpalać, bo jestem zmęczona i zaraz będę szła spać, a no wiadomo, nie chcę gasić przed rozpaleniem się do basenu. Tak więc rozpalę sobie może jutro na wieczór, ale no bardzo mi przypomina naprawdę moją ulubioną albo jeden z moich ulubionych zapachów, więc bardzo się cieszę i bardzo dziękuję, na pewno będzie palona. Tyle na dzisiaj, ja jutro rano spróbuję zacząć montowanie tego vloga i jeszcze na pewno dogram takie podsumowanie, bo muszę sobie zobaczyć, co nagrywałam w pierwszym vlogmasie, to znaczy jakie miałam założenia na ten vlogmas i chciałabym to sobie tak, wiecie, ładnie podsumować, zobaczyć, co udało mi się spełnić, jak to wszystko wyszło, no i pokażę Wam jeszcze 25 okienko z kalendarza adwentowego. Także na dzisiaj się żegnam, to był naprawdę cudowny dzień, ja zresztą kocham święta, czekałam na nie cały rok, bo tak jak mówiłam w którymś vlogu, chyba nawet w tym, te święta rok temu były dla mnie okropne, tak więc na te bardzo, bardzo czekałam. Mimo że były inne, nie było dzielenia się opłatkiem jak co roku, to i tak było cudownie i przed nami jeszcze dwa fantastyczne dni właśnie w takim rodzinnym gronie, także no, czekam. Bardzo lubię ten czas, naprawdę grudzień i w ogóle końcówka roku to są moje ukochane, to jest taki mój ukochany okres w roku, chyba się bardzo powtórzyłam. Ale jestem zmęczona, więc musicie mi to wybaczyć. Na dzisiaj dobranoc, ale widzimy się jeszcze jutro na chwilę. Cześć! Dzień dobry ponownie, tym razem w świąteczny poranek, czyli 25 grudnia. I tak jak obiecałam, przychodzę z kalendarzem adwentowym, ponieważ zostało nam już ostatnie okienko. 25, największe okienko, okienko, na które czekałam od samego początku. Tak więc otwieramy. Tam jest na 100% jakaś paleta. Pytanie, czy jest to paleta cieni, czy... Okej, jest to paleta cieni. Taka duża, naprawdę już pełnowymiarowa, chociaż z tego co pamiętam, to wszystkie te kosmetyki są pełnowymiarowe. Nie będę robić swatchy tych kolorów, bo kiedyś próbowałam robić swatche cieni i jakoś ja tego nie umiem zrobić, żeby to było dobrze widoczne. Ale sama paletka wygląda w ten sposób. Ona będzie o tyle fajna dla mnie, że no tak jak Wam już kiedyś wspominałam, kolory, których ja używam, to są najczęściej brązy. I ja właśnie takie palety głównie mam. Mam kilka palet i one wszystkie mają te same kolory tak naprawdę. A tutaj jest dużo kolorów, których sama bym chyba nigdy nie kupiła, na przykład właśnie fiolety, jakieś takie niebieskie, błękity. Więc myślę, że jak kiedyś będę się chciała pobawić, czy na jakieś wyjścia, to będzie właśnie fajna rzecz, której brakuje mi w kosmetyczce. Jedyne czego żałuję w tym kalendarzu, bo tak ogólnie podsumowując, to jestem z niego naprawdę zadowolona. Ale jedyne czego mi brakuje, to bronzera, bo tego nie było. Był puder, był rozświetlacz, no nie było żadnego bronzera, był róż, który niestety mi nie przypasował. No ale trudno, no. Co zrobić? Nie można mieć wszystkiego. Ale ogólnie ten kalendarz naprawdę Wam polecam. Jeżeli się zastanawialiście, to może w przyszłym roku zdecydujecie się go kupić właśnie po tym, co Wam tutaj pokazałam, bo generalnie no, większość tych kosmetyków to są takie rzeczy neutralne, które raczej większości osób przypasują. No dosłownie kilka było takich wyjątków, które no, mnie się nie spodobały, ale akurat może komuś będą pasować bardziej. Kochani, mamy już późne popołudnie 26 grudnia, tak więc jesteśmy już praktycznie po świętach. No i właśnie ja przez święta nie chciałam spędzać czasu przed laptopem, tylko starałam się wykorzystać maksymalnie ten czas dla siebie i dla rodziny. Dlatego ten ostatni odcinek Vlogmasa pojawia się z opóźnieniem. No i właśnie, ponieważ jest to ostatni odcinek, to chciałam troszkę podsumować te swoje założenia, które ustaliłam na początku, w pierwszym filmie. I te założenia były następujące. Po pierwsze, chciałam się przestać wstydzić nagrywać przy obcych i przy bliskich, to znaczy chciałam się oswoić z kamerą. I tu od razu powiem, że na tym polu poległam, ponieważ dalej jestem skrępowana, na pewno w miejscach publicznych i przy obcych, zdecydowanie. Może troszkę mniej przy najbliższych, ale jednak dalej nie czuję się na tyle swobodnie. Tak więc na tym polu, no niestety poległam. Założenie numer dwa było takie, żeby przyzwyczaić się do nagrywania vlogów czy coś takiego. I tutaj myślę, że mi się udało, nawet to polubiłam, w sensie przez cały ten grudzień sprawiało mi to przyjemność, właśnie nagrywanie takich krótkich urywek, wiecie, z naszej codzienności, także no myślę, że się nawet polubiłam z tymi vlogami, może nadal nie jestem tak w 100%, wiecie, pewna tych treści i tego, że mi się ta forma podoba, ale spróbuję, na pewno spróbuję nagrać jakieś reading vlogi w przyszłości, w nowym roku. Także tutaj mam nadzieję, że troszkę się poprawiło pod tym kątem. I jeżeli chodzi o ostatnie założenie, ostatni cel na vlogmasy, to chyba była regularność, nauczenie się właśnie takiego regularnego dodawania filmów. I powiem Wam, że w sumie przez ten cały grudzień miałam tylko dwa takie momenty, nawet nie tyle zwątpienia, co po prostu miałam ochotę, tak myślałam sobie, że kurczę, może nagram jeszcze coś z trzeciego dnia i wrzucę vlogmas z trzech dni zamiast z dwóch. To chyba dwa razy mi się coś takiego zdarzyło, ale ostatecznie się zmobilizowałam i wrzucałam regularnie z dwóch dni. Także udało mi się to, wow. Sama nie mogę w to uwierzyć, sama jestem pod wrażeniem, że naprawdę tego dokonałam.
No i korzystając już po prostu z takiego momentu, wiecie, zakończenia i podsumowania, chciałam Wam bardzo, 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 bardzo gorąco podziękować za to, że towarzyszyliście mi w tym czasie, za to, że razem ze mną odliczaliście do świąt i że tak bardzo ciepło przyjęliście właśnie te vlogmasy, bo naprawdę dostałam od Was bardzo dużo miłych słów. Nie pojawił się chyba żaden negatywny komentarz, nie kojarzę, żeby pojawił się jakikolwiek. Także same naprawdę miłe słowa od Was. Bardzo mi to, wiecie, poprawiło też nastrój, bardzo mnie to podbudowało w grudniu. Także bardzo gorąco Wam dziękuję, że ze mną byliście i mam nadzieję, że będziecie dalej. Bo teraz, tak jak zapowiadałam, zaczynamy kolejny maraton z filmami. No już może nie tak co dwa dni, ale nadal będzie tych filmów dużo. Tym razem będą to filmy podsumowujące nowy rok. Także no myślę, że już od przyszłego tygodnia, nie wiem kiedy pojawi się pierwszy, myślę, że koło środy może, ale zaczną się one właśnie pojawiać. Także dziękuję Wam jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że te święta spędziliście tak jak chcieliście, że byliście szczęśliwi, że jesteście dalej szczęśliwi. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!